Miejsce 30. Scratches, czyli tajemnicza przygodówka wykonana w konwencji horroru psychologicznego, której wydarzenia można interpretować na różne sposoby. Jej autor Agustin Cordes już wkrótce powróci z nowym horrorem Asylum. Miejsce 29. Gemini Ryu. Wykonany w konwencji retro, majstersztyk fabularny i narracyjny. Gra, której wydarzenia śledzi się z zapartym tchem aż do samego końca, no a zakończenie skłania do przemyśleń. Jeden z tytułów, na które oddałem głos w plebiscycie. Miejsce 28. Gabriel Knight Sins of the Fathers. Wielki hit Sierry, gra, która zyskała już status kultowej. Pierwsza część serii idealnej dla fanów mrocznych klimatów nasączonych okultyzmem. Miejsce 27. The Next Big Thing. Mój faworyt wśród zabawnych przygodówek. Posiada parę przeuroczych bohaterów ciągle przekomarzających się ze sobą, fantastyczne postacie drugoplanowe oraz humor sytuacyjny i zwłaszcza słowny na najwyższym poziomie. No i jak na grę bazującą na humorze, fabuła zaskakująco mocno wciąga. Dan Murray, have you been out here drinking while I was in there doing your job? That's it. The byline is going to be mine and mine alone. They can fire you for all I care. What's more, if they ask me for a shovel to help dig your grave, I'll be more than happy to help. And if... Hey, what's he up to? Big Albert. In Fitzrandall's office. That's odd. You were saying? Miejsce 26. Zaginięcie Ethana Cartera. Przygodówka wykonana przez studio Adriana Chmielarza, która może nie wyróżnia się szczególnie pod względem rozgrywki, bo ta jest łatwa i nieskomplikowana. Za to potrafi zachwycić klimatem oraz fabułą. Ja jeszcze nie grałem, ale słyszałem słowa o lovecraftowskiej atmosferze, dlatego na pewno tę zaległość nadrobię. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Ethan znał je na wylot. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że Ethana Cartera nie znajdę, pukając do drzwi jego domu. Na to było za późno. Żeby go odszukać, musiałem zrozumieć, co to miejsce próbowało przede mną ukryć. Miejsce 25. Black Mirror 3. Finałowa część trylogii z udziałem rodziny Gordonów, chociaż klanu Gordonów jest tutaj relatywnie mniej niż pozostałych odsłona w serii. Clue programu jest moim zdaniem próba przedostania się złowrogiego Mordreda do umysłu głównego bohatera. Miejsce 24. Grey Matter, czyli bardzo udany powrót Jane Jensen na scenę przygodówek. Gra ze sztuczkami magicznymi w tle, posiada niezwykle ciekawą i momentami wzruszającą fabułę, a moją ulubioną lokacją jest Klub Dedala. Świetnie zaprojektowany i pełen nietypowych wyzwań.
Miejsce 23. The Secret of Monkey Island. Gra legenda. Wielki hit LucasArts z Guybrushem Threepwoodem w roli głównej. Dla wielu jest to wzór zabawnej przygodówki i w ogóle najlepsza gra przygodowa, jaka kiedykolwiek powstała. A ponieważ jest już dostępna zarówno wersja w rozdzielczości HD, jak i nieoficjalne spolszczenie, to teraz każdy może nadrobić zaległości. Miejsce 22. Machinarium. Gra, która udowadnia, że nie potrzeba słów, aby opowiedzieć wzruszającą historię. Rewelacyjne i niezwykle pomysłowe uniwersum, fantastyczny główny bohater. To wszystko sprawiło, że sam oddałem swój głos w plebiscycie właśnie na tę grę. Miejsce 21. Amnezja Mroczny Obłęd. Melanż survival horroru z przygodówką, nieco uproszczony w porównaniu do Penumbry, ale równie mroczny i wciągający. Dla mnie była to nowa era ciemności w grach, bo po zmarnowaniu oliwy nic nie widziałem i obijałem się o ściany, próbując się gdziekolwiek dostać. Miejsce 20. Dreamfall. Kontynuacja najdłuższej podróży, nieco kontrowersyjna, bo ze zmienionym sterowaniem i elementami zręcznościowymi, ale choć rozgrywka bywa krytykowana, to grze trzeba oddać, że wciąga po prostu maksymalnie, a do tego mocno angażuje emocjonalnie. No i grając, trudno oderwać się od ekranu. Coś. Co masz na myśli? Co? Odśnienie. Boże. Co to jest? Co? Nie, nie, nie! Miejsce 19. Neverhood, czyli tony plasteliny, a wśród nich Clayman, uroczy główny bohater, którego prowadzimy przez nietypowy, ale jakże urzekający świat. Ta gra porwała tłumy swoją prostotą i wdziękiem. No i trochę szkoda, że mający niedawno premierę Army Croc nie zebrał podobnie przychylnych opinii. Miejsce 18. Grim Fandango, ostatni wielki przygodowy hit studia LucasArts, a w nim bardzo nietypowe uniwersum, bo trafiamy do krainy umarłych, spora dawka oryginalności, no i świetna muzyka. Intimidating? Me? But I'm your friend. My name's Manny Calavera. I'm your new travel agent. I don't want a new travel agent. I want to go home. You can't go home, Celso. You're dead. You're not alone. Everybody here is just as dead as you. That's why we call it the land of the dead. Are you ready for your big journey? No. Miejsce 17. The Lost Crown. Horror o duchach. Niby toporny pod względem wykonania, ale jakże klimatyczny i interesujący fabularnie. No i ta gra ma coś, czego większość przygodówek może jej zazdrościć. Przebogate tło fabularne sprawiające, że miasteczko Saxton jest tu jak prawdziwe, jak żywe. He'll be catching the last train. Which platform, sir? There is still time. No, leave him be. I know which train he's on, and I know where he's going.
Where, sir? Where is he going? He's going nowhere. Miejsce 16. The Walking Dead, sezon 1. Gra stawiająca bardzo mocno na fabułę i wybory moralne. I choć historia jest w niej daleka od oryginalności, to jednak wciąga jak odkurzacz o olbrzymiej mocy. No i trzeba powiedzieć, że wzrusza, zwłaszcza na końcu. Don't make me do this!